I witajcie w Cyfrze 5, Hiszpania na patchu społeczności i Vox Populi do kompletu, także zupełnie nową gierkę tutaj gramy, zupełnie inną Hiszpanią. To już oczywiście widać, nawet na samej mapie. Włączyłem też angielski, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć na przykład to, że tutaj się te opisy zmieniły i że inaczej działają te poszczególne polityki, ustroje, nawet się inaczej nazywają. Tutaj już nie mamy wolności, tylko mamy progres, postęp. I to jest w ogóle, wydaje mi się teraz, ciekawsze dla mnie niż tradycja, w którą chyba bym na niezmodowanej grze szedł na tej mapie. Ale tutaj chyba bardziej pójdę w kierunku właśnie tego postępu. Także będziemy za chwilę, szanowni państwo, kombinować. Będziemy jeszcze do tego wracać, będziemy to wszystko omawiać. Ale robimy sobie teraz... Chociaż czekajcie, bo ja i tak muszę tutaj czekać. Znaczy będę musiał czekać. A mogę sobie też to wziąć. Bo tu muszę czekać, żeby móc zrobić sobie te kopalnie. Ale to ja to potem chyba przyspieszę. Dobra, to spokojnie, to czekamy cierpliwie. O, wyczyściłem ten obóz, Baza Kongo się cieszy. Tylko tu mnie niestety biją. Trochę inaczej też działa tutaj. No, patrzcie, to tutaj zmniejsza obrażenia, które zadają nam miasta. A tutaj samą walkę bonus zwiększa z jednostkami wojskowymi. I bonus od flankowania też jest trochę lepszy, większy. No, czyli inaczej to działa. O kurde, trzeba będzie chyba grać na tym angielskim. Bo tak to jest zamieszanie z poplątaniem. O, tutaj mamy bonus do walki z tymi barbami. W sumie bardziej by się to teraz przydało w gruncie rzeczy. Chociaż od miast. Czyli jak miasta nas będą walić, to i tak by warto było to mieć. Ojejku, czyli zrobię sobie jedną jednostkę taką, a drugą taką. Okej, tak kombinujemy. Także bierzemy szok 1. To się teraz tutaj przyda, to plus 10 jest ciekawe. No przez rzekę to nie będę typa atakował. No i poczekamy tutaj cierpliwie te 3 tury. Tak mi się wydaje. Tu się troszeczkę skitrajmy. Idę tym scoutem po te ruiny, bo to o właśnie, teraz zadziałało. To tylko te jednostki tropicieli mogą odkrywać te ruiny. A jako szoszońskie mogą też, wybierać sobie co tam chcą. A my teraz nie możemy takich rzeczy. Czy to będzie teraz gdzieś widać? No teraz zobaczcie, inaczej to wygląda. Ogarnęła się gra. Nie no, trzeba na tym grać. Będzie widać zresztą. Gdzie jest mój zamek? Jest mój zamek. Tak, już jest to... Ale nie, jest ciągle zamek. A moja misja? Dobre pytanie. Czyli zamek tu będzie tak czy siak? Czekajcie. O, tu w ogóle patrzyłem sobie, bo zauważyłem, że też Akademia Narodowa, czyli cud narodowy, który zwykle szybko robiliśmy, działa też troszkę inaczej tutaj. Nawet się inaczej nazywa. Szkoła filozofii. Ale jest też tutaj rada, która daje naukę wcześniej niż biblioteka nawet, także cała nauka jest zmieniona. Wydaje mi się też, że tutaj o wiele więcej ludków będę miał. O wiele więcej specjalistów będę miał, chyba. Takie mam wrażenie. Tutaj 3 tury. Możemy to przyspieszyć troszkę, żeby były 2. No, liczyłem, że będzie jeszcze szybciej. Ale to spokojnie. Dobra, zobaczmy sobie, słuchajcie. Ach, te korporacje będą genialne. Genialne będą. Zaraz, gdzie tutaj będą? Nie wiem, czy to jest dobra pora, żebym ja się tym zajmował. Chyba niekoniecznie, szanowni państwo. Ej, to ja jednak nie mam tej misji, mam haciendę?
Ej, to co innego było opisane. W tym, na Wikipedii, tej fandomowej. No dobra, jak mam haciendę, to mam haciendę. Trudno, no. Tak czy siak są nowości, to ja tamten nie będę rozpaczał, że to trochę inaczej działa, niż się spodziewałem. Kurde, obóz się pojawił. Znowu. Kurde, czy jak mi potem on odda, to mnie nie zabije? To jest dobre pytanie. Są też limity na barbach i podobno tutaj też działają. I ja chyba już mam limit, bo mam level drugi. Podobno, bo Piotrek mi pisał, że tak samo jest z miastami państwami, także poligonu już to sobie nie zrobię, słuchajcie. Tu się wyleczymy, a tu się chyba poganiamy. Albo tego spróbujemy ubić. Dobra, tego spróbujemy ubić. To zapraszamy cię tu bliżej, chłopku roztropku. Tutaj chwilę poczekamy, w sensie dwie tury. Podobno też Fort działa tak, że tworzy się wraz z nim kanał i mógłbym, jakbym tu zrobił Fort albo tu, to mógłbym przepływać. Cytadela tak działa, ale Fort tak w zwykłej grze niezmodowanej nie działał. To jest ciekawe, to mi się podoba. W ogóle te moje kontynenty, albo raczej ten mój kontynent, jakiś taki dziwny się wydaje. Przydałby mi się, słuchajcie. Przydałby mi się... Łucznik. Ja pójdę po tych łuczników. Bo jeśli te barby tak się tutaj szybko rodzą, to może być problem. A generalnie też podobno ten siódmy poziom, czyli nieśmiertelny, nie jakiś szczególnie wysoki, jednak z tym modem jest trudniejszy niż bóstwo, tak słyszałem, nie wiem. To ja też jednak będę się zbroił. Tak myślę. Ty, on mnie zabije. Tego tropiciela mi zabije. Trochę niefajnie. Idziemy po osadnika, słuchajcie. No, tylko chciałbym teraz... Czekajcie, weźmy sobie osadnika. Wywalmy to z kolejki. Jak się podmieniło, fajnie. No i potrzebujemy produkcji, tak? Ile dokładasz taki bezrobotny? Też jeden, tak jak to zwykle bywa. Jest 10. No, to lepiej to było tutaj, bo mi przerabia. I na jedno wychodzi. No bo teraz jest... Bo na jedno wychodzi. Bo mi te 4 przerabia na 2 produkcji. Tu jest złotko. No dobra, czyli tak jest ok. Niech będzie. 10 turek. A tam przez chwilę nie było, kurde, 9? Też dobre pytanie. No i teraz widzimy, że tu jest biblioteka. Tu jest gdzieś ta rada, tu. Tu jest łucznik. No zasięgu ma 2, dobrze. Tu jest ta, powiedzmy, że Akademia Narodowa Szkoła Filozofii. Tu jest w ogóle uniwersytet, czyli wcześniej znacznie. Chyba będzie trzeba tu iść. Tu są ci kashikowie w ogóle. No skirmisher się teraz tutaj nazywają. No będziemy ich kashikami tak nazywać. Tam stajnia. Tutaj karawanę można robić. Jakbym chciał iść tutaj, to tędy, przez te wędzarnie. Gdzie ja mam obozy? Mam jakieś, no jakieś tam będę miał. A, pokazuje mi dopiero bizony na mapie. I mogę dżunglę osuwać, a tu drogę mogę robić. Pokazuje kamień na mapie i mamy tę radę. Dobra, od tego zaczniemy, słuchajcie. 7 tur. No nie wiem, ile będę robił tych osadników. Ilu? Może, bo ile to wiem, 10 tur, ale ilu? No i zabije mi go, kurczę, pieczone. A mnie dopadł. Te cholery to są potężne. Znaczy w sensie, no ci wojownicy z toporami. Upierdliwe boty. 10 o złota, 4 wiary. Aha, za granicę. To chyba tak działa. Poszerzyła mi się granica. On, kurde, się może ruszać i walić. I to jest upierdliwe. Dlatego ja potrzebuję tutaj... tego łucznika.
stosunkowo szybko. Bo to jakieś jaja. A tu by się wypadałoby leczyć. Tu będziemy miasto zakładali, tak więc musimy tutaj zostać. Przypilnować może tego. Słabiutko to wygląda. Dobra, porty... Ty, skróty... Nie, dobra, działają. Już myślałem, że moje skróty nie będą działać. Kurde, to nie tak szybko będę miał tego łucznika. Wolniejszy jest początek chyba. Na tych modach. Kabul. Dobra, osłaniaj to. Jak zrobię tu miasto... Ciekawe, czy będę mógł strzelać. Też dobre pytanie. To w ogóle będzie fajne miasto tutaj. Bo mamy ten marmur, mamy te banany, te perfumy, te kukurydzy, te słonie, te banany tutaj, ten jadej tutaj, te rybki, ten ryż. Masakra. 29, to chyba do 30 dojdzie. Zobaczymy. A czekajcie, podciągniemy. O, Grek! 10 naturę ma 76. No dobra, proszę. To się nie zmieniło. Czyli Japończyk mówi, o, siuczka. I spoko. I on przyszedł tym przesmykiem, z tego wychodzi. Ty, dostałem od jednostkę. I to wojownika, jak fajnie. Ja jestem bogaty, najbogatszy na świecie. No tędy przyszedł gnojek. Kurczę, trzeba by tam miasto założyć. Dobra, pozwólmy się tutaj trochę strzelić. Fantastycznie, że mi dali. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Będziemy eskortowali tego osadnika tym. O, ale zaraz się skapną, że tutaj znowu jest ten obóz. I będą chyba chcieli to ode mnie. Żeby zniszczyć w sensie. No, rydwan bojowy. No, drogi też. Dobra. 25% do walki, gdy się bronię. Aha. I, się i to leczenie też fajne. O, ignoruję, patrzcie. No, no, ale to tak, widzieliśmy to. Dobra, ja w to idę. Gdy się bronię, no to to... O Boże, te kolory to mnie tutaj troszeczkę, powiem wam szczerze. A nie, teraz już się wzięło, ogarnęło. Nie lubię. Jak za dużo się na ekranie wyświetla. Ja lubię minimalistyczne interfejsy użytkownika. No i patrzcie, jaki ładny. Patrzcie, 3-3. Aaa! Cudowne. Dobra, dawaj jeszcze jedno. A to co trzeba było mieć? Budownictwo. Czyli tu dopiero. A czekajcie, no, badania przecież. Dobra, teraz po prostu prosto grzejemy po łuki. Tylko ja będę chciał jeszcze tu chyba miasto założyć. Jeśli tu jest gdzieś Grek, to trzeba by go zblokować, żeby tu nie przylazł. No i tutaj też by było dobrze zblokować, żeby nie przylazło cokolwiek. No to miasto nawet tutaj byłoby ok. Portem można przepływać, jak pisał Piotrek. Zwykłym portem, bo cytadelom się tak dało, z tego co pamiętam. Ale portem nie. A tutaj na tym modzie, czy modach z portami się da tak zrobić. Ale ja bym chyba tu miasto założył, chociaż zobaczymy jeszcze jak dalej to wygląda. Będziemy musieli tam iść. Dobra, raz go rypnę w sumie. Zaraz mu poprawię, ten się prawie wyleczył. Damy teraz... Nie, dobra, poczekamy na tego osadnika i pójdziemy razem. Ten pomoże. Bardzo dobrze. Może Grek tu nie jest takim gnojem? Ty... What the fuck, czy wy to widzieliście? Co jest? Ale rypnął.
Ej, daj da spokój. Takich cudów to ja się nie spodziewałem. Właśnie idź stąd. No, już mnie nie lubią. Tak bardzo jak lubili. Dobra, ale tu jest typ, który nie strzela. I to mnie bardzo cieszy. Bo go załatwimy, znowu się będą cieszyć, mam nadzieję. Stonehenge. Kurde, przylazły gnoje. Ty, ten to zginie łatwo, ale jak się będzie bronił, to spoko. To spoko. No, dobrze gierka kombinuje. Tu właśnie idziemy. Razem z tym skautem. Jakim skautem? Procarzem. Dobra, idziemy go zaatakować. Potem go tak poprawimy. Mam nadzieję, że jakiś nowy się nie pojawi, bo te barby jakieś mocne się wydają. Silne, skurkowane. Dość szybko się to robi, zauważcie. Ale tu jest ta rada. Kurde, korci mnie. Ta studnia też mnie korci. Same fajne rzeczy. Osadnik. O, zabrało mi ludka, patrzcie. Kurde, 25 żywności, kiedy to zrobię. Ale tu jest produkcja, nie, zaraz, gdzie? Tu jest produkcja i to dwa. No to takie najbardziej rozwojowe się wydaje. Dobra, robimy to. Robimy to, słuchajcie. Tak. Okej. 20 się leczy, no to mi się podoba. Ohoho. Mogę sobie coś wybrać. Będę miał takie rzeczy jak kapliczki? Znaczy to są kapliczki? Nie, to jest coś innego. To jest taka świątynka mała. Gdzie to było? A zaraz, a było tutaj już w mieście? A tak, dobra, jednak. Jednak to jako kapliczka. Czyli więcej wiary byśmy tutaj mieli. Dwa kultury z pałacu, mam tylko jeden, chcę to. No i plus 3, i to mi się podoba. Tamci sobie poszli, jak dobrze, to zaatakujmy tych gnojów. Ty mi też. Teraz takie ranne. Dobra, niech się wyleczy na full. Spoko, loko. 5-6 idealnie mi to wejdzie tutaj. Ten eskortuje tak nawet elegancko, bym powiedział. Panteon ktoś sobie zrobił. Ten nie atakuje. O kurczę, jeszcze jeden się pojawił. Bardzo niefajnie. Dobra, zaatakuj. Jezus Maria, jak to dużo poszło. Dobra, ten ma się tutaj fortyfikować, przyjmować na siebie te obrażenia. I tak, temu dałem do walki. Kurde, to tego bym wziął jednak. Ta musztra, no. Tę musztrę bym wziął. Przeciw miastom może. Chociaż to by się bardziej przydało. Dobra, nie, bo te barby jakieś takie silne się wydają. To nie będę kombinował. O 100 tur do przodu myślał, jak tutaj teraz trzeba sobie radzić. Jeszcze żadnego innego miasta nie widzę poza tymi państwami miastami. Więc spoko. No, tutaj ładnie, tak jak chciałem to wyszło. Tu się musimy podleczyć delikatnie. Tu zaraz będziemy mieli fajnego zawodnika. Poprosimy miasto, Barcelona. Patrzcie, ile punkciorów ja tam dostałem. Jakie to jest ładne. Jakie to jest piękne. Ile kosztują pola? Drogie jakieś. Dobra, co ja bym chciał tu na początku? O Boże, 65 tur. O, żeś mordy. No ale bo produkcji tu w ogóle nie mam w tym momencie. Ale osadnik jaki tani, patrzcie. O kurcze, pieczone. O kurde, to możliwe, że będziemy to osadnika za chwilę robili. A tu się szybko będą, ale zaraz, 65 tur to się robi, daj ta spokój.
Bo to się szybko ludki będą robić, to by było dobre. Jezus Maria, jakie to jest tanie. Jakie to jest tanie. No nie wiem, czy dobrze robię, że to wydaje. Ale co mi tam? Zaraz, ja to chciałem kupić, a nie co oni mi tutaj. Jakieś przyspieszenie kupiłem, a nie że... A, nie doczytałem. A, 50%. No dobra, no dlatego takie tanie. To i, ale to i tak okej. To i tak okej. No, gdy się obywatel rodzi, dostajemy 5 nauki. To mi się podoba w sumie. No to dobrze, że w to zainwestowałem. Niechaj będzie. Tylko trzeba to w miarę szybko skończyć. Teraz jak to kupię, to będę 25 miał, tak? 25% w sensie. A nie, już nie mogę, okej, już nie mogę. No dobrze, jak nie mogę, to nie mogę. Tego bym chciał gdzieś tutaj jakoś podesłać też ciut bliżej, żeby fajnie tutaj pyrgał, pomagał. 1,50 zł. Na 50 tur, to jest cała gra prawie. Odmawiam, bo nie wiem, czy to dobre. 1 zł to mi się wydaje strasznie mało. No zarabiam 3, no to 1/3. Ale niech będzie. Jest i Panteon mam. Bożeż ty mój, szanowni państwo, teraz to będą jaja. Nie, kurde. Przecie to się we łbie nie mieści. Ojejku, jejku. No ja bym się jednak skupiał na nauce w tej grze, słuchajcie. Tak mi się wydaje, skoro ma być trudniej. Czekajcie, zobaczmy sobie demografię. Teraz nie będzie widać zbytnio. Ta, jeszcze nikt nie odkrył odpowiedniej technologii, żeby było widać. To się nie dowiemy. Populacja u mnie marnie wygląda. Albo w populację też można iść. Bo to też ma zawsze ręce i nogi, czyli więcej żywności. No ta pierwsza gra jest taka... podglądowa. Tu mi podpowiadają. A to najbardziej. Bóg komercji. Dwa wiary, złoto za połączenie. Moja stolica, święte miasto, ma też dwa merchanta. Pewnie dobre, ale nie wydaje mi się takie fajne. Gdzieś produkcja, żywność. Atole, te morskie ulepszenia. Ej, ja tego trochę mam. Trochę będę miał. Tu są w ogóle wieloryby jeszcze, patrzcie. Miło. God of War. Też ciekawe. God King. No tutaj, wiecie, ten Kratos, a tu... Jak on miał? O, zapomniałem. No z Wiedźmina drugiego i trzeciego. Ten łysy wielki. Nie pamiętam. A dobra, tutaj podpowiadają wiara, kultura, nauka za każde dwa pola dżungli lub lasu obrabiane przez miasto. A co, tartaki też mogą być? Ej, to mi się podoba. To mi się podoba. Tutaj jest wiara, produkcja i złoto. O, dodatkowe też od inżynierów i wiara. Kurde, to i to fajne. Od specjalistów? Czy po prostu od każdych jednych inżynierów? I tu mi podpowiadają też. Nie wiem, czy wiara będzie mi potrzebna, ale produkcja na pewno. To jest kultura i nauka. Ja nie wiem, czy to muszą być... no patrzcie, bo tu ja mam takie rzeczy, tylko czy to mogą być tartaki? Dobra, zaryzykuję, bo to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, jeśli to będą mogły być tartaki, to będzie fajnie. W tym momencie jeszcze nie widać tego. No dobra, zobaczymy. Testujemy. Patrzcie, sam się zabił od tego mojego tropiciela. Typiorek. Aha, blokuje mi tu punktami ruchu swoimi.
Nie chcę się tu dawać strzelać jak głupi. A, dobra, zaraz go przesunę tutaj, a tym pójdziemy tu, albo już nawet pójdziemy. Nie, nie pójdziemy, bo boli. To za chwilę pójdziemy. Się troszeczkę ruszymy, słuchajcie. Dobra, zostań tutaj. Ty idź teraz, ogarnij, no, może farmę zwykłą. Oj, w ogóle to by mi się przydał drugi taki pan budowniczy przecież. Nie podoba mi się 80 tur. No tu jest 8. O, kupić, kupić. 160. A, normalnie zadziała. Chodź. Ja cię kupię. No i dobra. To ty dalej tutaj rób. I na razie więcej nie kupuję. Bo nie wiem, czy dobrze robię. Mamy te wędzarnie. Bizony, zobaczmy. O! Zwróćcie generalnie tutaj uwagę, że założyłem sobie te drugie miasto, te Barcelonę, a zadowolenie mi tutaj nie spadło, bo tak jak już wspomniałem, właśnie w tych modach zmieniono ten system. Już nie mamy globalnego zadowolenia, niezadowolenia, tylko ono jest rozbite na poszczególne miasta. Zmieniono cały ten system, cały ten doskonały system, bo ja tutaj powiem wprost, uwielbiam właśnie te zmiany. Zmianę, która dała te globalne zadowolenie i powiązała z innymi systemami w grze. I to fantastycznie działa w Civ 5. Genialnie. Mam ponad 2000 godzin w tej grze, ja doceniłem, jak to jest zrobione. I to jest fantastycznie zrobione. Bo cały balans gry w dużym stopniu też opiera się na tym, by to zadowolenie było globalne. A tutaj to jest ekstremalne ułatwienie i to mi się bardzo nie podobało nigdy. Oczywiście ja to patrzyłem lata temu, także oni to pewnie trochę zmienili, twórcy, w sensie dopracowali i tak dalej. No ale ja lubię to globalne. No teraz sobie z chęcią zagram na lokalnym. No zobaczymy. Może będzie fajnie. Może tego nie zrypali. Ja mogę sobie to zrobić? Nie, kalendarz. Czyli tylko taką zwykłą farmę mogę zrobić, albo tu obóz, ale ja nie chcę tego kupować. A tu będę mógł to zrobić, banany, to też farma będzie, nie, plantacja będzie, tu też będzie obóz. Dobra, idziemy w takim, chociaż nie mogłem, nie, też kalendarz. Nie wiem, czy się kurde tutaj nie po... trochę się boję to podmieniać. Dobra, czekamy chwilę, wyleczymy się. A dawaj, panie, mi tutaj takie. No i możemy politykę sobie wziąć. Tradycja działa inaczej. Wolność nawet się wolnością nie nazywa, tylko postępem, progresem. Tam w ogóle co mamy? Też mamy autokrację chyba, nie? Ale tutaj na przykład widzimy, że miasta się nastawiają dzięki tej polityce na infrastrukturę w miastach i na naukę. I to mnie korci. Tutaj wielcy ludzie, no i rozwój stołecznego naszego miasta, jak widać. Więcej żywności, populacji, zadowolenia. Nauka też jest, ale niżej. No tu z kolei no nauka, widać dużo niebieskiego, szczególnie za te pierwsze, za przyjęcie postępu. 20 punktów nauki, kiedy rodzi się nowy obywatel w stolicy. Już to samo mi się podoba, już to jedno mi się podoba. Jeszcze kultura. Coś odkrywam. Kolejne technologie. Dobra, idziemy tutaj w progres, w postęp. To bierzemy. Okej. Okay. Potem chyba pójdziemy tędy, bo tu jeszcze jest produkcja, co ciekawe. Także też mi się podoba. 60 kultury dostałem. Zaraz będziemy mieli jeszcze jedno i 45 nauki. O, dobrze. A ile to w ogóle kosztuje? Ja w ogóle zmieniam, cholera, ten rozdzielczość, jak nagrywam Civ 5 na Full HD i dlatego ta myszka tak mi lata. Bo już tej myszki nie chce mi się tej jej rozdzielczości zmieniać, tej szybkości. To całe 110. No, to ładnie zarobiliśmy. To jest dobre. I studnie za chwileczkę będziemy mieli, 4 lutka, za chwilę będziemy robili znowu osadnika. Ten jakiś taki... niezdecydowany, bym powiedział. Mhm.
Jest Panteon, tak. Nie, to Grecja. Co? Gdzie oni są? Nie no, trzeba tu miasto założyć, to cholera jasna. Spódnica ciasna. No dobra, niech to wisi na razie, tak jak jest. A dobra, za chwilę, bo zapomnę potem przestawić. 10 złota. No, a się leczą barwy w tej grze. Na tych modach. Ej, nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Aj, kurde tam. Dobra, zamieniamy się, słuchajcie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie będę czekał ruski rok. Ciekawe, czy tak samo się strzela w tej grze. Czy stąd mógłbym strzelić w tego? On jest na wzgórzu, to powinienem teoretycznie. Zaatakujmy, bo się wyleczył. Chociaż kurde, no odwrotnie powinienem zrobić, co ja tutaj zapomniałem. No dobra, ale to spokojnie, zaraz go załatwimy. Ty się lecz. Ty się ciągle, chopie, lecz. 28. O, ja tu produkcji potrzebuję tak naprawdę. To pole. Jerka chce to wziąć. Jak ona wzięła to pole? Nie, nie wzięła niczego. 55. Dobra, kupmy. I zblokujmy sobie. Czemu mi tego nie widać tutaj? Co za bzdury jakieś. Ale to jest 4-2, pamiętamy, no. No to jest ta produkcja. O, 10, ładnie. I teraz to tak. I znowu zarobiliśmy. Ja pierdziule. Tu wszędzie wszystko zarabiamy. 83. No trochę spadło jednak. Ty, no wyleczył się gnój. Ty. Normalnie się wyleczył. 83%. Dobra, słuchajcie, prygamy. Ty, no ciągle go tak... Słabo bije, mam wrażenie. Dobra, obejdźmy to. Bo ten obóz jakiś, kurde, potężny. Oblężenie... barbarzyńskiego obozu. I tam jeszcze jeden gnojek, ale teraz to załatwimy. O, idziemy od razu. Myślę, że w to. Dwa produkcje w każdym mieście. 25% produkcji... robotników i tych jednostek handlowych. Robotnicy się będą szybciej ruszać. Potem tutaj jest coś takiego jak 10 do kultury. Patrzcie, ja mam 3 kultury. 10 do kultury, kiedy robię budynek. I potem to się skaluje 0. Czyli jak będę robił jednostki, tego nie będzie, ale jak nie będę robił, to będę miał 10 do kultury? Kurde, to się wydaje bardzo fajne. Ty, tu w ogóle robotnik. A, też by się przydał, cholera. A tutaj połączenie jeszcze z nauką. I kolejne progi jeszcze wpadają. Ja pierdziule. Ale ja najpierw idę w to. Bo tam to mniej rajcuje. Ty, 100%. A, bo ja... Zarobiłem jakąś zadowolenie? Skąd to się wzięło? No skąd się wzięło? Muszę na nagranie może zobaczyć. Pyk. No, dobra. Ty tu wjeżdżasz. Ci się ucieszą chyba znowu, mam nadzieję. 50 zł. No nie ucieszyli się chyba. Nie przeszkadzało im to. Kurde, piramidy 9 tur, to żarty jakieś? I osadnika dostanę za darmo. 50 punktów epoki. Złotej ery znaczy się. O Jezu, próbuję. No kurde, 9 tur, to jak nie próbować jak 9 tur? Zaraz jeszcze będziemy mieli tego łucznika. Ja tu zostanę, spokojnie. Jezu, się przestraszyłem, że granicę tutaj widziałem, ale nie. Tu chyba pójdę z tym miastem, bo tu jest Grek. Także chcemy go jakoś zblokować, zastopować. Szanowni Państwo. Przestań mnie pyrgać. O, doświadczenia on już chyba nie zdobywa. No nie, nie wyświetla się nawet. No niestety. Ten mój trochę ranny taki.
celność, kiedy atakuje. Okej, okay. Jak ranna jednostka, to potem mocniej dostaje w pierdziul. Nie, zawsze mi się to myli, które to jest niżej, które powyżej, cholera. A Bow to jest powyżej, nie? Below poniżej. Mam nadzieję. Kiedy atakuje? Też kiedy atakuje. No dobra. Czyli to już nie jest trudny teren, tylko celność i jakieś tam inne. No dobra. Nie wiem, po co też takie rzeczy zmieniać. To też fajnie działało. Chyba, że są tego typu. Chociaż w przypadku tych to jeszcze miało to sens. Znaczy ta zmiana ma sens. Dobra, zaatakujemy typiora. A tego będziemy tak tutaj dalej oblegać. No i jeszcze jedną turkę sobie, szanowni państwo, zróbmy. Zgarnął TTT w końcu. Jak ty żeś tam w las? Przypłynął pewnie. Chyba, żeby przeszedł tędy. Ciekawe. On mógł tędy pójść, nie? On przypłynął raczej. No ale ciekawe, ciekawe. Jakby śmiesznie by było, jakby go tam zabili. Nie miałbym nic przeciwko. Mamy tego zielarza, który tam żarełko też daje. A patrzcie, są nowe rzeczy, no. Amfibia. O, karę atakuje. Z ataku z morza albo przez rzekę. No to podobnie, ale tu jest coś nowego. Tu jest ten trudny teren, tak? I ignoruje jeszcze... Kurde, to jest fajne. O, widzicie? Uhuhuhu. Jezu, jakie to potężne. Daj ta spokój. Jeden awans i takie rzeczy. Trzeba dbać o jednostki normalnie. Niesamowicie trzeba dbać. 40 tylko. Dobra, wejdźmy najpierw do miasta sobie na spokojnie. I tyle dzisiaj. Wybierzemy badania na początku przyszłego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.